www.e-kolo.pl. Chcemy podziękować rolnikom za trudną i ciężką pracę, która nie ogranicza się tylko do okresu żniw, ale jest przecież wysiłkiem całorocznym. A że nasza gmina to ponad 9 tysięcy hektarów użytków rolnych, to tym bardziej chcemy dostrzegać wielką wartość pracy rolników. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością spoglądam na te cudowne wieńce i wspaniałe chleby, które przyniosły dzisiaj delegacje z poszczególnych sołectw. Jest ich chyba 17, a to jest nasz lokalny rekord, który świadczy o tym, że chcemy pochylać z szacunkiem nasze głowy nad owocem ciężkiej pracy, nad chlebem. To on niech nam uświadamia, jak wiele tej ziemi zawdzięczamy, ale również niech on nam uświadamia, jak bardzo ta ziemia nas potrzebuje. Nas i naszych odpowiedzialnych i przemyślanych zachowań. Szanowni Państwo, politycy pracują dzisiaj nad założeniami Zielonego Ładu, którego podstawowym postulatem jest niemarnowanie żywności, a tej globalnie o zgrozo podobno marnujemy nawet 25%. Osiągnęliśmy taki poziom życia, że dostęp do żywności, jej kupno jest dzisiaj banalnie proste, bo ta żywność po prostu jest. Ale Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że tylko, że na zmiany mamy tylko 60 lat, by ochronić ziemię, by próchnica w glebie dalej spełniała swoją rolę. I to rolnictwo może być kluczowe w wyłapaniu dwutlenku węgla z atmosfery i to rolnicy z tych działań będą mogli mieć określone dochody. Rolnikom winno się zapłacić za uprawy czyszczące środowisko naturalne. Drodzy Państwo, dzisiaj podziękujemy za to, że generalnie ominęły nas różnego rodzaju nawałnice, huragany, trąby powietrzne. To są zmiany, które przy zmieniającym się klimacie u nas również z coraz większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić. Bo drodzy Państwo, nie jest wielką sztuką być dobrym rolnikiem, politykiem czy samorządowcem w czasach, gdy wszystko zmienia się na dobre, gdy wszystko idzie ku dobremu. Sztuką jest zdawać codzienny egzamin sumiennej pracy dla innych w czasach zagrożenia dopiero co pandemią, kryzysem energetycznym, a może kryzysem żywnościowym lub innymi zjawiskami, czy też wydarzeniami, które wymagają dojrzałych postaw społecznych. Szacunek do chleba, tego symbolu pracy rolnika i otoczenia rolnictwa jest dowodem na to, że potrafimy być razem nawet w niełatwych czasach, kiedy czujemy tu zapach świeżego chleba, kiedy nasze oczy radują te przepiękne wieńce dożynkowe, to dla takich chwil warto mieć refleksję, jak ważna jest ludzka solidarność, jak ważne jest ludzkie współdziałanie, zrozumienie potrzeb, a także możliwości innych. Stąd moja wielka wdzięczność, wielki szacunek, wielki podziw i podziękowanie dla wszystkich, którzy do tego symbolicznego chleba dorzucili chociaż
jedno ziarno.